Krasnojarskiego Parku Krajobrazowego. Tu jest do niego wjazd. A przede mną wzniesienie Raduni, na którą zaraz wjadę. O, teraz widać ją wyraźnie. A w dole są listowiczki. Na razie. To jest potok sulistrowicki. Zasila zalew. Tak, jestem w rezerwacie przyrody Góra Radunia. I co tu mamy napisane? Jest rezerwatem florystycznym obejmującym szczyt góry po granicę wyznaczoną przez poziomicę 500 metrów. A jego powierzchnia wynosi 42,2 hektara. Roślinność charakteryzuje się obecnością rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych i paproci, jak również specyficznymi zbiorowiskami. A najbardziej interesującym zbiorowiskiem jest tak zwany zespół zanokcicy klinowatej, złożony z bardzo rzadkich paproci serpentynitowych. No i może starczy informacji. Na pewno warto przyjść i zobaczyć. A tutaj ktoś wyraził swoją opinię na temat wycinki lasu. Proszę zobaczyć, co jest napisane czarnym mazakiem. No i słusznie, uważam. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. No, my też prosimy o wyrozumiałość i litość nad lasem. Przypomnę, jestem w rezerwacie przyrody Góra Radunia. Tam jest wjazd na nią rowerem. Można spokojnie wjechać. Co za chwilę zresztą uczynię. Na razie. Tak, po ostrym pierwszym odcinku prowadzącym od sulistrowiczek. Mamy teraz takie piękne przejazdy. Nachylenie nie jest wielkie, także można spokojnie pokonać je rowerem. Całą tą trasę, bo warto.
dla tego, co będzie na szczycie i po drodze. Przypomnę, jestem na trasie podjazdowej w rezerwacie Góra Radunia. Mówiłem, że warto jest wjechać. Mimo iż pierwszy odcinek trasy jest trochę wymagający, to dla takiego widoku warto jest, myślę, wjechać. No mokro jest na trasie, jestem cały chlapany. Przetrę trochę. O tak, tam w oddali z tego miejsca. No dziś niestety nie widać, bo jest trochę zamglenie, ale widać Wrocław, znaczy wieżę, Sky Tower. A tu mamy Górę Ślęże. Z wieżą telewizyjną na samym szczycie. Chyba na filmie będzie widać. Nie mogę robić bliżej, bo to kamera sportowa. A widok jest piękny. Przynajmniej ja tak uważam. Na razie. Prince Johann Weig. Wygrawerowane, ale nazwiska nie jestem w stanie odczytać, jest już trochę zniszczone. Tak, jestem na szczycie Raduni. I z tego miejsca można również podziwiać panoramę. Myślę, że będzie coś widać. Jeszcze raz rzut okiem na dół. Na razie.
Nie znam tego odcinka trasy, dlatego jadę z ostrożnością. Nie wiem, co mnie tutaj może napotkać. Ale ciekawość wzięła górę. Wiem, gdzie jestem. Fajna trasa. Jestem przy łące Solistrowickiej w tej chwili. Ekstra. No, często przejeżdżałem tędy obok, ale nigdy nie przypuszczałem, że ona prowadzi w tamto miejsce, z którego zjechałem. No i bardzo dobrze. No to w takim razie na single track. Na razie.